Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Rozważamy Ewangelię Mateusza, aby uczyć się, obserwując postępowanie Jezusa, słuchając Jego słów, rozważając okoliczności, w których znajdował się z różnymi ludźmi, aby rozumieć, jak mamy żyć w posłuszeństwie wszystkiemu, co On nam przykazał. I ostatnim razem przyglądaliśmy się, jak Jezus zmagał się w Getsemane z lękiem związanym z oddzieleniem z Ojcem. I czego możemy się z tego nauczyć? Społeczność z Ojcem jest najważniejszą rzeczą, jakiej możemy pragnąć, będąc na ziemi. Ponad wszystko inne powinniśmy sobie cenić tę społeczność z Ojcem. Wszystko inne nie ma znaczenia. Dlatego, że tego nie rozumiemy, tak łatwo grzeszymy. Za każdym razem, gdy grzeszymy, nasza społeczność z Ojcem zostaje zerwana. A my winniśmy tak bardzo cenić sobie społeczność z Ojcem, bo to pomaga nam nienawidzić grzech. I tego uczymy się od Jezusa, który zmagał się z wypiciem tego kielicha. I my powinniśmy być w miejscu, w którym lękamy się zerwania społeczności z Ojcem, co może być wynikiem pogwałcenia naszego sumienia, naszego nieposłuszeństwa, gdy mówi do nas Duch Święty. W taki sposób tracimy społeczność z Ojcem. I to jest grzech. Grzech, który powoduje zerwanie społeczności z Ojcem. A nasz Pan umarł, aby nas z tego wyzwolić, aby nasza społeczność z Ojcem nigdy nie była zerwana. W ten sposób patrzmy na grzech. On umarł, abym ja mógł być uwolniony od grzechu, aby moja społeczność z Ojcem nigdy nie była zerwana. On był gotów na zerwanie społeczności z Ojcem, którą tak bardzo sobie cenił, tak aby moja społeczność z Ojcem nigdy nie była zerwana. Kiedy na to patrzymy w ten sposób, cenimy sobie społeczność z Ojcem. W Mateusza 26:47 czytamy, że gdy On jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim liczny tłum z mieczami i kijami. I aby go zdradzić, ustalił z nimi znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, to on, schwytajcie go. To jest niezwykłe, że Judasz był gotów zdradzić kogoś, kto był dla niego tak dobry. Myślę, że nie podobało mu się to, że Jezus nie przejmuje władzy i nie rozprawia się z Rzymianami. Być może wyobrażał sobie, że będzie premierem pod rządami Jezusa. A tu widzi, że Jezus w ogóle nie jest zainteresowany polityczną władzą. I Judasz był rozczarowany. Jezus był zainteresowany zmianą ludzkich dusz, a Judasz się tym nie interesował. Judasz podszedł do Jezusa i powiedział, witaj, rabbi. Nigdy nie nazywał go panem, ale zawsze nazywał go rabbi i pocałował go. A Jezus powiedział do niego, przyjacielu. Zauważmy, że Piotra nazwał szatanie, kiedy musiał go napomnieć. Ale do Judasza powiedział, przyjacielu. I powiedział, by zrobił to, po co przyszedł. Jezus wiedział, po co Judasz przyszedł, ale nie nosił urazy w sercu wobec niego. Mówi do niego, jesteś moim przyjacielem. I nawet to nie zmiękczyło twardego serca Judasza w tym momencie. Wtedy rzucili się na Jezusa i schwytali go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecza, a uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. To Piotr dobył miecza i odciął ucho słudze jednego z kapłanów. A Jezus powiedział do niego, schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdziale, czytamy, że sam Jezus powiedział uczniom, aby wzięli miecze, zanim udali się do ogrodu Getsemane.
I Piotr mógł zapytać: Panie, co masz na myśli, mówiąc, że mam odłożyć miecz na miejsce? Ty sam powiedziałeś, że mamy wziąć miecze. I wzięliśmy miecz, żeby cię chronić. Ale Jezus nie po to kazał im wziąć miecz. Nie wolno używać miecza do ataku. Gdyby rzymscy żołnierze wyjęli miecze, aby rozciąć im twarz, wtedy mogliby podnieść miecz, aby się bronić i ochronić przed uderzeniem, ale nie aby atakować. Gdy więc czytamy nakaz z Ewangelii Łukasza 22, aby wziąć miecz, i połączymy to z tym miejscem, gdzie Jezus mówi: odłóż miecz, ponieważ ci, którzy walczą mieczem, od miecza giną, rozumiemy, że można mieć miecz do obrony, ale nie wolno go używać do atakowania ludzi. To jest zupełnie niewłaściwe. Nie wolno nam atakować ludzi, ale wolno nam się bronić, gdy jesteśmy atakowani. Taką naukę bierzemy z połączenia tych dwóch wierszy. Możemy mieć miecz, ale nie wolno nam używać go do atakowania ludzi. Jezus mówi, że ci, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. A więc to jest niebezpieczna droga. A wiersz 53, Jezus mówi: czy sądzisz, że nie mógłbym teraz poprosić mego Ojca? A On dałby mi do dyspozycji 72 tysiące aniołów. To jest 12 legionów aniołów. Jeden legion to 6 tysięcy. 72 tysiące aniołów może zstąpić tutaj w tej chwili, jeśli tylko poproszę o to mego Ojca. A w Starym Testamencie czytamy, że za czasów Hiskiasza jeden anioł położył trupem ponad 180 tysięcy wrogów Pana. Czy wyobrażacie sobie, co 72 tysiące aniołów mogłyby zrobić? Pan powiedział: nie, nie będę o to prosił. Jakże wtedy wypełniłyby się pisma, gdybym prosił Ojca, by chronił mnie od wszelkich problemów? Jak wypełniłyby się wtedy pisma? I możemy to również zastosować w naszym życiu. Jeśli będę prosił Boga, by ochraniał mnie przed każdym problemem w tym życiu, w jaki sposób wypełnię powierzoną mi służbę? Jak wypełnią się pisma? Wiara nie polega na oczekiwaniu, że Bóg ochroni nas przed wszelkimi problemami i nieszczęściami. Nie, te rzeczy muszą się dziać w naszym życiu, abyśmy mogli w pośród nich służyć Bogu. Gdyby Jezus poprosił o pomoc aniołów w tamtym czasie, to nie zrealizowałby swojej misji. I jeśli Bóg będzie chronił nas przed wszelkimi problemami w tym świecie, to jakże my będziemy służyć innym? Czasami musimy przejść przez to, przez co inni przechodzą, abyśmy mogli im współczuć. Dlatego Bóg nie chroni swoich dzieci przed pewnymi cierpieniami. Musimy doświadczyć różnych trudności, jak poruszanie się zatłoczonymi pociągami, stanie w długich kolejkach, czekanie godzinami na załatwienie spraw w urzędach. I czasami trzeba wiele razy odwiedzić te urzędy, żeby dostać jakieś pozwolenie. Tak jak wszyscy inni ludzie w naszym kraju. I bardzo często Bóg nie skraca tego procesu specjalnie dla nas, usuwając wszelkie przeszkody. Musimy stawić czoła tym samym wyzwaniom, przed którymi stoją inni ludzie. I w taki sposób możemy też im współczuć. Rozumiemy, z czym oni się muszą zmagać. I możemy powiedzieć: my też się z tym zmagamy. Ale nauczyliśmy się zawsze radować. Nauczyliśmy się zawsze ufać Bogu. Nie zamartwiamy się o nic. A jeśli byłbyś chroniony przed wszelkimi nieszczęściami i problemami, dlatego że się modlisz, wtedy nie mógłbyś posługiwać innym. A więc Jezus nie zawołał 72 tysięcy aniołów, aby go chroniły. Niech pisma się wypełnią. A Jezus powiedział do tłumów: wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać?
Codziennie siadałem z wami, nauczając w świątyni, a nie schwytaliście mnie wtedy. Dlaczego przychodzicie w taki sposób, jakbym przed wami uciekał? Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci, którzy mówili, nigdy cię nie opuścimy. Poświęcimy za ciebie nasze życie, a oto porzucili Chrystusa. I my także, jeśli nie będziemy napełnieni Duchem Świętym i umocnieni w naszej miłości do Chrystusa, w naszych sercach, możemy podobnie postąpić. Ci, którzy z pewnością siebie mówią, choćby wszyscy cię opuścili, ja tego nie zrobię. Ci mogą być pierwsi, którzy go opuszczą. Niech ten, który stoi, uważa, żeby nie upadł, mówi Pismo. Lepiej, żebyśmy myśleli o sobie w pokorny sposób. My także moglibyśmy zaprzeć się naszego Pana. A ci, którzy schwytali Jezusa, zaprowadzili go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do dziedzińca najwyższego kapłana. I wszedłszy tam, siedział ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. W innej Ewangelii czytamy, że to Jan rozmawiał z oddźwierną, aby Piotr mógł wejść na dziedziniec. Inaczej by mu się to nie udało. Jan mógł być spokrewniony z arcykapłanem i po rozmowie z odźwierną umożliwił Piotrowi wejście. W innym wypadku Piotr pozostałby na zewnątrz, ale pomyślmy, jaki był rezultat jego wejścia na dziedziniec. Pewni ludzie zadawali mu pytania i on trzykrotnie zaparł się swojego Pana. Jedna ze służebnic stwierdziła, że on zna Jezusa, a on się tego wyparł i zawiódł Pana. A wszystko zaczęło się od Jana, który rozmawiał z odźwierną i zaprosił Piotra, by wszedł na dziedziniec. Być może później Piotr myślał, lepiej by było, gdyby Jan nie rozmawiał z odźwierną. Wtedy nie wszedłbym do środka i nie byłbym kuszony. Ale Bóg pozwala, byśmy byli kuszeni, aby objawić nam naszą słabość, jeśli jesteśmy zbyt pewni siebie, albo by pomóc nam i wykazać się siłą, jeśli jesteśmy pokorni. Widzimy, że pokusa może osiągnąć dwie rzeczy. Jeśli jesteśmy pyszni, Bóg pozwoli, byśmy upadli w pokusie, aby złamać nas i pokazać nam, że jesteśmy tak słabi, że nie damy rady zwyciężyć. Ale jeśli jesteśmy pokorni, Bóg da łaskę w pokusie, aby okazać się zwycięzcą. I to nas jeszcze bardziej umocni. Pokuszenie ma swój cel, by nas złamać albo nas wzmocnić. Bóg daje łaskę pokornym, ale przeciwstawia się pysznym. Tymczasem naczelni kapłani, starsi i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. Stwarzali pozory sprawiedliwości. Szukali jakichś świadków, którzy powiedzieliby kłamstwa, lecz nie znaleźli. I chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, jednak niczego nie znaleźli. Ale na koniec wystąpili dwaj fałszywi świadkowie, mówiąc, on powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować. Wiersz 61. I dobrze wiecie, że Jezus czegoś takiego nie powiedział. Ci fałszywi świadkowie powiedzieli, że on mówił, mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować. Ale porównajmy to z prawdziwą wypowiedzią Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, gdzie Jezus powiedział do ludzi w wierszu 19, zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Ci fałszywi świadkowie twierdzili, że Jezus mówi, że zburzy świątynię.
Jezus tego nie powiedział. On nigdy nie powiedział, że zburzy Bożą świątynię. To jest drobna zmiana, ale jeśli nie pamiętasz, co on powiedział 3,5 roku wcześniej, gdyż to Jezus powiedział na początku swojej służby, i wtedy ludzie mówili, tak, pamiętam, że coś takiego powiedział, ale to nie jest dokładnie to, co on powiedział. Jest wielka różnica między stwierdzeniem, jeśli wy zburzycie Bożą świątynię, to ja ją w 3 dni odbuduję, a powiedzeniem, ja zburzę tą świątynię, a następnie odbuduję ją w 3 dni. Bardzo często stykamy się z takim subtelnym albo dodawaniem jakichś słów, albo usuwaniem słów. Czasami nieświadomie dochodzi do składania fałszywego świadectwa, oskarżenia oparte na fałszywych cytatach tego, co inni powiedzieli. On powiedział to, on powiedział tamto. I czasami w ogóle nie pamiętamy, co było powiedziane. Czasami to nie jest celowe kłamanie. Po prostu nie pamiętamy, co inni powiedzieli. I tutaj oni są nazwani fałszywymi świadkami. Dodasz jedno słowo i stajesz się fałszywym świadkiem. Czytamy o 2 fałszywych świadkach, którzy wystąpili. Powiedzieli coś, co brzmiało jak prawda, ale nie było prawdą. Wtedy arcykapłan powstał i zapytał Jezusa, nic nie odpowiadasz? Co znaczy to, co oni przeciwko tobie zeznają? Jezus mógł wyjaśnić to i powiedzieć, ja nie powiedziałem, że mogę zburzyć Bożą świątynię, ale powiedziałem, jeśli wy zburzycie, to ja ją odbuduję. Ale on milczał. Mateusza 26:63. Jaki to jest przykład, że Jezus milczał. Później widzimy, jak stoi przed Piłatem i jemu też nie odpowiada ani słowem. Jezus milczał, ponieważ wiedział, że cokolwiek by nie powiedział, oni i tak rozerwą go na strzępy, zarzucą mu kłamstwo, czy w inny sposób go zaatakują. Dlatego milczał. A najwyższy kapłan powiedział mu, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Boga. A Jezus odpowiedział mu, ty powiedziałeś. Innymi słowy, tak, tak jest. I dodał, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. I tutaj mówi o swoim powtórnym przyjściu, które oni mieli zobaczyć. A arcykapłan rozdarł swoje szaty, co było wyrazem jego niezadowolenia i gniewu przeciwko przestępcy. I powiedział, zbluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto sami słyszeliście bluźnierstwo. On zadał pytanie, a Jezus mu odpowiedział. On kpił z Jezusa, aby go sprowokować i aby mieć powód, by obrócić tłum przeciwko Jezusowi. I wtedy ich pyta, jak wam się zdaje? A oni odpowiedzieli, zasługuje na śmierć. Oni już zostali przygotowani, żeby domagać się jego śmierci. Byli podstawieni, aby domagać się śmierci Jezusa. I teraz mówią tak, zasługuje na śmierć. I powiem, że jestem tym zdumiony, ponieważ w tym tłumie mogli być ludzie, których Jezus uzdrowił, albo którzy mieli krewnych, których Jezus uzdrowił. Ale oni całkowicie o tym zapomnieli. To jest niezwykłe, jak człowiek potrafi być niewdzięczny. Jak człowiek szybko zapomina o tym, co Bóg dla niego zrobił. Oni zupełnie zapomnieli i zaczęli pluć mu w twarz i bili go pięściami, a inni go policzkowali, mówiąc, prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? Wyśmiewali go, pluli na niego, poniżali go, a on nie powiedział ani słowa.
Tak jak czytamy w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, zaprowadzono go jak owcę na rzeź. I tak jak owca nie otwiera swych ust przed tymi, którzy ją strzygą, tak i on nie otworzył swoich ust. Izajasza 53:7. Był wielce uciśniony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na rzeź, jak owca, która milczy przed strzygącymi ją. On nie otworzył swoich ust. Trzykrotnie czytamy tutaj, że on nie otworzył swoich ust. Zachował zupełną ciszę. Owca pięknie wygląda, gdy ma na sobie wełnę. Ale gdy wełna zostanie zgolona, to wygląda, jakby była chuda i brzydka. I gdy ludzie pozbawili Jezusa Jego piękna, bijąc Go i plując na Niego, pogardzając Nim, kpiąc z Niego, On nic nie odpowiadał, był zupełnie cicho. To wymaga wielkiej łaski, aby nie wypowiadać słów podczas takiej prowokacji. Ale w takich chwilach musimy zachować ciszę. Drodzy bracia i siostry, gdy gromadzimy się, podnośmy nasze głosy i ze wszystkich sił, z głębi naszych serc, uwielbiajmy Boga naszymi głosami. Natomiast gdy jesteśmy fałszywie oskarżani, gdy nam uwłaczają i nas wyśmiewają, powinniśmy zachować ciszę. Musimy wiedzieć, kiedy należy podnieść głos, a kiedy należy milczeć. Ale co obserwujemy wśród niektórych wierzących? Gdy należy oddawać Bogu chwałę, oni są cicho. Coś pod nosem, cicho śpiewają, ale gdy ktoś ich oskarży, czy będzie się z nich śmiał, wtedy podnoszą swój głos. Wszystko jest u nich do góry nogami. Wtedy powinni milczeć, a podnosić głos, kiedy są w zgromadzeniu Bożym. Kiedy Jezus był strzyżony jak owca, nie otwierał swych ust. I w 69 wierszu czytamy, że Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. I podeszła do niego pewna dziewczyna i powiedziała: Ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz. Wyobraźcie sobie, że coś takiego powiedział. Ale wszyscy boimy się o nasze życie. I Piotr obawiał się o swoje. Całkowicie zapomniał o tym, co obiecywał, i o swojej wierności Chrystusowi. Wypiera się, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz. I nie osądzajmy go pochopnie i nie porównujmy się z nim, bo my żyjemy po wylaniu Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty napełnił nas, udzielił nam siły, której Piotr nie miał, znajdował się wciąż pod Starym Przymierzem. A w Starym Przymierzu ludzie nie mieli tej siły i mocy, którą my mamy, gdy Duch Boży zamieszkuje nas. Każdy prawdziwy wierzący, na nowo narodzony, posiada Ducha Chrystusa w sobie. A to daje nam siłę. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, mamy moc, aby okazać się wierni Panu w czasie pokuszenia. W innym przypadku zaprzemy się Go. Dlatego ten, który stoi, niech baczy, by nie upadł. I w wierszu 71 czytamy, że inna dziewczyna go zobaczyła i powiedziała: On też był z Jezusem z Nazaretu. Twierdziła, że go widziała i była tego pewna. I znowu wyparł się pod przysięgą, mówiąc: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra: Na pewno Ty jesteś jednym z nich, bo i Twoja mowa Cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. I tutaj widzimy, jak
pewność samego siebie u Piotra została całkowicie zdruzgotana. Piotr został doprowadzony do miejsca, w którym zupełnie stracił pewność samego siebie. To jest piękne miejsce, gdy nie pokładamy w sobie żadnej ufności, ale pokładamy całą naszą ufność w Bogu. I chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na wiersz 74, gdzie czytamy, że to pianie koguta przypomniało Piotrowi o tym, co Jezus powiedział, także wyszedł na zewnątrz i gorzko płakał. Bóg może posłużyć się małymi rzeczami, które pomagają nam pamiętać obietnice, które złożyliśmy, a które złamaliśmy. Czy Bóg dokonał czegoś w naturze, czy jakąś inną drobną rzecz, która przypomniała ci o obietnicy, którą złamałeś wobec Pana, czy jakiegoś człowieka? Bóg robi takie rzeczy. Bóg może przemówić przez zwierzę, przez pianie koguta, przez mówiącego osła. Tak, może posłużyć się nawet zwierzętami. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę w 73 wierszu. Niektórzy ze stojących tam powiedzieli do Piotra: Twoja mowa cię zdradza. Spróbuj to zastosować do siebie. Ja modlę się do Pana w ten sposób. Panie, chcę być takim chrześcijaninem na całość, aby moje słowa mnie zdradzały, aby ludzie mówili: hej, to jest chrześcijanin, jego mowa go zdradza. Ten gościu jest uczniem Jezusa, bo to, jak mówi, zdradza go. On jest wierzący. To cudowne mieć takie świadectwo, że to, jak żyjemy i jak mówimy, sprawia, że ludzie wokół mówią: ten człowiek jest inny, wierzę, że tak powinno być. I to może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie obrzezani. Wszelkie pokładanie ufności w sobie samym usunięte. Piotr miał 3 okazje. Kiedy pierwszy raz się zaparł, mógł się zastanowić, co się ze mną stało. Zaparłem się Pana, a Pan ostrzegał mnie, że zaprę się Go 3 razy, ale nie podszedł do tego zbyt poważnie. I przy drugiej okazji ponownie się go zapiera. I powinien był się zastanowić. Przecież znowu się zaparłem mego Pana. Co się dzieje? Pan powiedział, że zaprę się go 3 razy. Wiecie, że Pan nas ostrzega. Ale jeśli my je lekceważymy, to spadniemy do przepaści. To dokładnie wydarzyło się z Piotrem. Kiedykolwiek potkniemy się i upadniemy, powinniśmy się dobrze nad sobą zastanowić. Wierzę, że nasze osądzanie samych siebie powinno być drogą naszego życia. Nieustannie mamy przychodzić do Boga i mówić: Panie, co mi próbujesz powiedzieć? Chcę usłyszeć to, co do mnie mówisz. Jeśli upadnę, ale słucham Boga, to może już nie będę musiał drugi raz upaść. Ale Piotr nie stracił jeszcze pewności siebie. Upada drugi raz i dalej jest pewny siebie, zamiast uznać, że już się zbliżył do krawędzi. Ale możemy powiedzieć na jego korzyść, że gdy Piotr zaparł się Pana 3 razy, przypomniał sobie słowa, które Jezus do niego powiedział. Kiedy upadniemy w grzech, dobrze jest pamiętać, co Jezus mówi. On wyszedł na zewnątrz i gorzko płakał. Wtedy był całkowicie zdruzgotany. I to był początek jego nawrócenia. Kiedy my nauczymy się, bracia i siostry, gorzko płakać z powodu naszych upadków i naszego grzechu, to jesteśmy na drodze podniesienia nas do służby, którą Bóg ma dla nas. I będziemy kontynuować w kolejnym odcinku.